Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle, bo przeglądałem ostatnio oferty sklepów internetowych, komputerowych i przypomniało mi się, jak wiele radości sprawiało mi dobieranie części do nowego zestawu. Samo dobieranie części, nawet nie składanie komputera. No i stwierdziłem, że zrobię dla Was taką małą symulację budowy komputera do 3000 zł, czy dobierania części do komputera do 3000 zł. Taki mały poradnik. Czy moje sugestie po prostu. Kiedyś w ogóle wyglądało to zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo nie było żadnych Moreli, komputroników czy innych XCOMów, więc trzeba było się nachodzić po stacjonarnych sklepach komputerowych, żeby pozbierać ulotki z dostępnymi częściami i ich cenami. A sklepów tych było naprawdę sporo, do tego moje liceum mieściło się w samym centrum miasta, więc po szkole, czasami przed szkołą, a nawet w trakcie szkoły, chodziło się po wszystkich tych sklepach, robiło się rundkę jakąś, nie wiem, godzinną, dwugodzinną, zazwyczaj się przeciągało, bo jeszcze przy okazji oglądało się te wszystkie części, te piękne pudełka, te wszystkie loga, to wszystko było wystawione. Robiliśmy więc takie rundki po wszystkich tych sklepach komputerowych, zwykle jakąś większą grupą, no bo jak jeden dobierał sobie części komputerowe, to wszyscy szli z nim razem, bo było to wielkie wydarzenie. W każdym razie te ulotki to były zwykłe tabelki z rozpisanymi częściami i ich cenami, żadnych zdjęć ani nic takiego, ale były dla nas niemalże jak Playboy. Niemalże. Ale wracając do tematu dzisiejszego wideo, będziemy budować współczesny komputer, czy tam dobierać części do współczesnego komputera do 3000 zł, plus trochę alternatyw, gdyby ktoś chciał wyjść poza ten budżet. Zaznaczam też, że nie jest to definitywnie najlepszy zestaw komputerowy, jaki można obecnie kupić i nic innego nie powinniście brać pod uwagę. Nie, jest to zestaw, który dobierałem w przeciągu może pół godziny, nie przekopałem całego internetu, nie sprawdziłem wszystkich możliwych ofert, nie porównałem wszystkiego odnośnie wydajności, nie przegrzebałem benchmarków i tak dalej. Jest to zestaw składany w oparciu o wiedzę, jaką posiadam, a mniej więcej wiem, co się dzieje na rynku, plus osobiste preferencje. No i to tyle, nie będę dalej przedłużał, zmieniamy perspektywę i dobieramy części. No i jesteśmy, mam tutaj przygotowane karty ze wszystkimi podzespołami, ale zanim przejdziemy do omówienia, dodam jeszcze, że jest 20 grudnia 2017. Ważna informacja, godzina 1:41, trochę mniej ważna informacja i trochę późno na nagrywanie, ale lecimy. Procesor Intel Core i5-7400, i wiem, co sobie myślicie, przecież jest już na rynku Coffee Lake, to po co kupować poprzednią generację? Ale nie bez powodu wybrałem tutaj Kaby Lake'a. Po pierwsze 4 rdzenie, 3000 MHz, 3,5 GHz zdaje się w trybie turbo prędkości ma ten procesor. No i względu na to właśnie, że to jest poprzednia generacja, której nikt nie chce teraz kupować, ceny lecą na łeb na szyję i tutaj mamy na przykład taki solidny procesor za 699 zł najtaniej w XCOMie. No i za nieduże pieniądze możemy dostać procesor, który spokojnie poradzi sobie z grami w rozdzielczości Full HD. Jedziemy dalej, płyta główna. ASRock B250M Pro 4, bardzo fajna płyta główna, sporo funkcji, m.in. aż 2 złącza M2. No i zobaczcie przede wszystkim, jak świetnie ona wygląda. Naprawdę atrakcyjna. ASRock też robi naprawdę bardzo solidne produkty. Jeszcze nie tak dawno temu, no może nie tak dawno, no nie wiem, tam ze 4-5 lat temu ich płyty były uznawane za awaryjne, ale w tej chwili naprawdę jakościowo się bardzo poprawili. Tak, ile? 305 zł, przecenione z 370, właśnie o tym mówiłem. W związku z tym, że to jest Kaby Lake, czyli platforma 250M tutaj, której nikt nie chce kupować, bo jest nowa generacja. No i ona nie jest kompatybilna z tą nową generacją. Te ceny lecą na łeb na szyję, to jest cały czas bardzo dobry sprzęt. A i może otworzymy sobie od razu kalkulator i będziemy robić na bieżąco kalkulację kosztów wszystkich. Czyli procesor mamy ile? 699 zł. 699 i płyta była ile? 305? 305. 305. I jedziemy dalej. Czyli mamy tutaj tego ASRocka i druga propozycja MSI B250M Mortar Arctic. Też bardzo fajna płyta, trochę droższa, bo 358 zł najtaniej. No ale zobaczcie, jak ona wygląda. No nie wiem, czy bym się nie pokusił o tę droższą płytę. Wzmocnione złącze PCI Express. Też wejście M2. Ewentualnie, jeżeli zależy Wam na internecie przez Wi-Fi, tutaj taki MSI B250i Gaming Pro AC, no ale już trochę droższy, bo ile? 404 zł. Ja w każdym razie policzę tego ASRocka za 305 zł. Całkiem fajne ma jeszcze, chciałem zauważyć tutaj, całkiem ciekawie wyglądające chłodzenie sekcji zasilania. Wygląda to dosyć porządnie.
Zawsze lepiej sprawdzały się tego typu konstrukcje niż bloki takie jak chociażby na tym MSI. No i tyle. Jedziemy dalej. Zasilacz Bitfenix Whisper. Tutaj jest wersja 450 W, ale myślę, że warto dopłacić 16 zł, tak? 16 zł do wersji 550 W i mieć trochę zapasów w przypadku ewentualnych jakichś upgrade'ów w przyszłości. No a odnośnie samego producenta i modelu, który producent jest chyba znany bardziej z produkcji obudów, ale proponowany tutaj przeze mnie zasilacz to naprawdę bardzo porządna jednostka z certyfikatem 80 plus Gold. W pełni modularny. Zobaczcie też, jaki fajny ma zestaw akcesoriów w takiej ładnej torebeczce. Wszystkie kable porządne, czarne. Ja sam używam zasilacza Bitfenix Whisper, tylko w wersji 850 W. Wentylator jest cichutki. Są te zasilacze naprawdę bardzo wydajne. Tutaj piszą, że 92% przy typowym obciążeniu. I co najważniejsze, albo jedną z ważniejszych cech tego zasilacza jest gwarancja. Mianowicie producent daje aż 7 lat gwarancji. No, trzeba przyznać, że świadczy to o tym, jaką pewność mają odnośnie swoich produktów. Naprawdę polecam. Oczywiście można kupić coś niemodularnego, czy tam półmodularny zasilacz jakiś, tańszy. Nie jest potrzebny też aż certyfikat 80 plus Gold. Można znaleźć coś taniej. Ale zasilacz to jest ostatnia rzecz, na której chcesz oszczędzać. Ja przynajmniej zawsze z takiego założenia wychodzę. No i z 7-letnią gwarancją ten zasilacz starczy ci na 2 kolejne komputery. Także zdecydowanie polecam Bitfenix Whisper M550W. No i jedziemy dalej. RAM. Tutaj taki najzwyklejszy GoodRAM DDR4 8 GB w dwóch modułach. 2400 MHz CL17. Tu zdaje się mam przygotowane wersje z radiatorami, które są jeszcze tańsze, bo tak, tańsze, 409 zł. Radiatory w czterech różnych kolorach do wyboru, też 2400 MHz CL15. Zdecydowanie wystarczy taki RAM niedrogi, no może nie powiedziałbym, że niedrogi, bo te, nie wiem, tam 2 lata temu, czy półtora roku temu 8 GB RAMu w dwóch modułach kosztowało ile? 250 zł, 270, no 300 góra, dobrze pamiętam. RAM niestety bardzo poszedł w górę, no ale co zrobić? Trzeba kupić tak czy siak, ewentualnie gdybyście chcieli coś bardziej bajeranckiego, ładniej wyglądającego. Chociaż nie wiem, no co jest ładniejsze, jednym może się podobać bardziej GoodRAM, innym G-Skill, ale ewentualnie tutaj mam taką drugą opcję, G-Skill Ripjaws 5. Też dwa moduły, 2400 prędkość. No i to tyle, nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym. Jedziemy dalej, karta graficzna, Palit GeForce GTX 1050 Ti Stormix, 4 GB, najtaniej 637 zł, tak? 637 zł. Zdecydowanie wystarczy ta karta do gier w rozdzielczości Full HD i średnich czy wysokich ustawień. Aha, nie policzyłem RAMu do naszej kalkulacji, ani zasilacza, czyli wracamy do kalkulacji zasilacz, ile ten kosztował. 395 dodajemy, 395 i RAM 409. Jedziemy dalej z kartą graficzną, 637 zł. 638 napiszemy. Tak. Ewentualnie dla entuzjastów ciszy w komputerach mamy tutaj wersję Calmix, która była recenzowana na kanale. Może wstawię taką kartę tutaj, która będzie odsyłała do tej recenzji. Bardzo fajna karta z chłodzeniem pasywnym. Trochę droższa, bo ile? 695 zł, ale jest taka opcja. Ewentualnie, gdyby ktoś chciał więcej wybulić hajsu, bo zależy mu na FPS-ach czy wyższych ustawieniach graficznych, no to mamy 1060 od Gigabyte'a z chłodzeniem Windforce, 3 GB VRAM-u. Powinno wystarczyć jeszcze na 1080p rozdzielczość. No ale no już musi trochę kosztować ta karta, 950 zł najtaniej. Ewentualnie jeszcze mamy wersję od Palit z chłodzeniem Dual, też 3 GB i najtaniej 959 zł w sklepie Fox Computer. Chyba kiedyś kupowałem tam jakąś kartę graficzną. No i dalej, jedziemy. Dysk twardy. Toshiba P300 1 TB 3,5 cala 187 zł, 179 tutaj nawet taniej jest, 169 zł.
Taki najzwyklejszy dysk twardy, no nie ma co się rozwodzić. Ewentualnie mam tutaj drugą opcję, HGST Travel Star 7K1000, 1 TB też, ale w formacie 2,5 cala. Myślę, że jest to ciekawa opcja z dwóch powodów. Po pierwsze, HGST to rok temu, nie wiem czy w tym roku, ale rok temu był producentem najmniej zawodnych dysków twardych. Ich dyski były po prostu najmniej awaryjne. Jeśli HGST nic wam nie mówi, jest to po prostu Hitachi. A drugi powód, dla którego ten dysk polecam, no to właśnie ten format 2,5 cala. Jest to bardziej uniwersalny dysk z tego względu, bo można go zastosować zarówno do laptopa, jak i w desktopie. I w związku z tym, jeżeli będziemy chcieli go wymienić w przyszłości, na przykład na większy, to ten możemy włożyć do jakiegoś laptopa, ewentualnie łatwiej będzie go sprzedać właśnie z tego względu, że pasuje i do desktopów i laptopów. Także jest to jakaś ciekawa opcja, ale będę liczył do naszego zestawienia te Toshibę za 100, ile? Za ile policzymy ją? 169 zł, tak? Dodać 169 zł i jedziemy dalej. Obudowa. Cooler Master Masterbox Lite 3.1. Bardzo fajna obudowa od jednego z najlepszych producentów, więc na pewno możemy się spodziewać wysokiej jakości. 188 zł. Niedużo jak na obudowę od Cooler Master. Tutaj na zdjęciu są jakieś takie LED-owe wentylatory, ale ich nie ma w komplecie. Jest natomiast okno. Nie wiem czy szklane, czy nie szklane. Zaraz zobaczymy, może ktoś tutaj zapytał o to. Co to jest? Plastikowe okno. No ale obudowa prezentuje się moim zdaniem bardzo fajnie. No i jest to Cooler Master. Mamy trzy wersje kolorystyczne, no i nie wiem, no mi się ta obudowa podoba. Myślę, że wygląda całkiem porządnie. I na pewno będzie dobrze wykończona. Myślę, że w sam raz do naszego budżetowego kompa. A i tutaj jeszcze ciekawa opcja, nie zwróciłem na to uwagi. W zestawie znajdują się plastiki we wszystkich kolorach. Czyli w jednym mamy trzy wersje kolorystyczne. I doliczamy, ile? 189 zł. 189. I zostaje nam jeszcze niecałe 200 zł. No i teraz możemy albo zakończyć budowę tego komputera i pozostałe 200 zł doliczyć jako koszty przesyłki, których ja tutaj nie wliczałem, z tego względu, że w, na przykład, no nie wiem, jeśli chodzi o Morele, to można się przejść do Netpunktu i odebrać za darmo. W X.comie można, w ich sklepach stacjonarnych też odbierać za darmo. Gdzie niegli wartość zakupów przekroczy określony pułap, dostajemy darmową wysyłkę. Także nie wliczam tego. I teraz dwie opcje. Albo jedziemy z droższą kartą graficzną, czyli bierzemy na przykład tego GeForce'a GTX 1060. To będzie 250 zł, czyli przekraczamy trochę budżet. Albo bierzemy dysk SSD na system. I tutaj mamy Adate SU800 w wariancie 128 GB. Za ile? 219 zł. Plus 219 zł. No i w 3023 zł możemy się zamknąć. Myślę, że naprawdę bardzo fajny zestaw. Jeszcze raz podkreślam, że nie jest to absolutnie najlepszy zestaw i niczego innego nie powinniście kupować. Jasne, są pewnie jakieś lepsze opcje, inne opcje. To jest tak na szybko skonfigurowany przeze mnie komputer. Myślę, że naprawdę atrakcyjna propozycja, jeśli szukasz czegoś do gier w okolicach tych 3000 zł. No i to tyle tutaj, wracamy do studia. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie zestawu, który zaproponowałem, koniecznie napiszcie w komentarzach. Może wy w tych pieniądzach złożylibyście zupełnie co innego. Napiszcie. Jeśli materiał wam się podobał i chcielibyście więcej takich, dajcie mi znać kciukiem w górę albo w komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcjach i dzwoneczkach. A póki co dzięki za oglądanie i do następnego.